I dzisiaj, w wieku 44 lat, czuję się dużo, dużo lepiej. Mam więcej energii, mam nieporównywalnie więcej siły, wydolności i mój umysł pracuje dużo bardziej przejrzyście niż kiedy miałem 28 czy 29 lat. No to super Mam zdanie, dokładnie tak samo. bo to jest taki fajny przekaz dla tych młodych przedsiębiorców, którzy zaczynają, żeby jak inwestują w tą swoją firmę, natychmiast równolegle inwestować w siebie, żeby mieć więcej energii w przyszłości, bo I to, co ty wiem, i mówisz. dostrzegać, i mieć oczyszczony umysł. Dlatego, że jeżeli masz sprawne ciało i sprawny umysł, to będziesz efektywniej pracował jako przedsiębiorca. Twoja firma, może przykładowo, nie wiem, ktoś, powiedzmy, nie wiem, zarabia, weźmy milion rocznie, jest łatwiej liczyć. Odpuść trochę, spasuj trochę. Pogódź się z tym, że będziesz zarabiał nie milion, ale 700 w pierwszym roku. Ale w kolejnym, dzięki pomysłom, które dostrzeżesz, dlatego że masz oczyszczony umysł, sprawniejsze ciało, nagle firma ci nie przyniesie, nie wiem, z powrotem miliona, tylko dwa. A może trzy, może pięć, może 10. Przy sprawnym umyśle, sprawnym ciele, osoby, które mają naturę przedsiębiorcy i duże doświadczenie, mają gigantyczną przewagę nad tymi, którzy koncentrują się tylko na wiedzy, umiejętności prowadzenia firmy i doświadczeniu. Sprawny umysł wynikający ze sprawnego ciała i umiejętność dostrzegania okazji, których inni nie widzą, daje ci niesamowitą przewagę. I wtedy to ty wyznaczasz trendy, a inni dopiero cię kopiują.